Dzień dobry, witam Was na lekcji języka polskiego. Dzisiaj dalej będziemy jeszcze obracać się wokół tematyki sztuki. Spróbujemy sobie zdefiniować, czym jest sztuka, stworzyć mapę mentalną dotyczącą właśnie definicji sztuki, a także opiszemy sobie rzeźbę, zinterpretujemy trzy obrazy malarskie, które są abstrakcją. Co jeszcze? Powiemy sobie, czym jest faktura i czym jest instalacja. I poznamy jeszcze postać malarza, który nazywa się Ryszard Winiarski. I spróbujemy samodzielnie zastosować taką technikę malarską, którą właśnie wymyślił pan Winiarski. Zapraszam do lekcji. Naszą lekcję zaczniemy sobie od opisu. Otwórzcie sobie ćwiczenia na stronie 17 i polecenie. Opisz rzeźby przedstawione na zdjęciu w taki sposób, aby osoba, która zamknie oczy, mogła je sobie wyobrazić. Widzicie, jakie mamy tutaj postacie? Wiemy, że to są bohaterowie takiej bajki dla dzieci, animowanego filmu Bolek i Lolek. Może znacie? I zaczniemy sobie opis rzeźby w ten sposób. Rzeźba przedstawia bohaterów dziecięcej bajki pod tytułem Bolek i Lolek. Tytuł dajemy w cudzysłowie. Drugie zdanie. Z czego jest ta rzeźba wykonana? Jest wykonana z brązu, czyli jednego z metali służących do odlewania rzeźb. Czyli nie jest z drewna, tylko jest właśnie z brązu. Jest odlewem. I opisujemy teraz chłopców. Bolek jest wyższy i stoi z prawej strony, tutaj. A Lolek niższy i stoi z lewej strony. Pomiędzy chłopcami stoi globus. Bolek dotyka na nim, czyli na tym globusie, palcem wskazującym jednego punktu. A jest to Bielsko-Biała. Miasto, gdzie pomnik się znajduje od 2011 roku. Wtedy właśnie ten pomnik został tam postawiony. I gdzie przez wiele lat nagrywano film animowany o przygodach dwóch wesołych chłopców. To właśnie w Bielsku Białej powstawała animowana bajka, animowany film dla dzieci. Zresztą wiele innych filmów dziecięcych z moich dziecięcych lat powstawało właśnie w Bielsku Białej. Bolek i Lolek stoją przed globusem i wygląda to tak, jakby planowali jakąś podróż i wspólnie o tym rozmawiali. Jest to podsumowanie naszego opisu. Możecie skorzystać z tego przykładu lub wymyślić własny. Otwórzcie sobie teraz ćwiczenia na stronie 20 i mamy tam do uzupełnienia mapę mentalną. Czym jest sztuka? Z czym nam się kojarzy sztuka? My już długo rozmawiamy na ten temat i wiemy, że sztuka ma wiele dziedzin. Może się kojarzyć z malarstwem, może też być skojarzona z filmem albo na przykład z poezją. Mamy jeszcze wiele innych przykładów, z czym sztuka może się kojarzyć i myślę, że z powodzeniem sobie samodzielnie poradzicie z tymi trzema pustymi okręgami, żeby tutaj w środek wpisać, z czym się Wam sztuka kojarzy. Przypomnijcie sobie, jakie inne dziedziny określa się jako sztuka. A jeśli zapomnieliście, to poszukajcie takiej mapy w zeszycie. Już podobną robiliśmy. I zapiszcie właśnie trzy własne przykłady. Następne zadanie. Ułóżmy definicję sztuki. Korzystać można ze słownika. I mój przykład jest następujący. Sztuka to dziedzina działalności ludzkiej uprawiana przez artystów. Czyli każdy, kto wykonuje jakąś dziedzinę sztuki, jest artystą. Może być rzeźbiarz, malarz, może być piosenkarz, prawda? Może być reżyser. Wszyscy ci ludzie są artystami. Sztuka posiada wiele dziedzin. I sztuka jest dorobkiem cywilizacyjnym człowieka. To człowiek tworzy sztukę. Strona 21. Wymyśl i zapisz przy każdym rysunku wypowiedź dziecka na temat stworzonego przez niego dzieła.
czyli wypowiadamy się jak gdyby jako autorzy poszczególnych dzieł i pierwsze dziecko mówi o swojej pracy tak. Moja praca to abstrakcja. Pamiętamy, że abstrakcja nie przedstawia niczego konkretnego, prawda? Jest bardzo często zlepkiem na przykład plam, tak jak tutaj na przedstawionym obrazie. Czyli jeszcze raz, moja praca to abstrakcja, przedstawia układ plam, które powstały podczas stosowania metody kleksów i zachlapań różnymi kolorami farb. Czyli można było nabierać farby na pędzel i tak rzucać jak gdyby na kartkę czy na płótno i w ten sposób powstała właśnie ta praca metodą zachlapań i kleksów. I mamy jeszcze dwa obrazy, również abstrakcje. Teraz wypowiemy się na temat tego drugiego. Moja praca to także abstrakcja. Kolorowe plamy powstały dzięki odbijaniu dłoni, które wcześniej pomalowałam na różne kolory. I chyba to wyraźnie widać, że tutaj są odbite czyjeś łapki. I trzeci obraz zróbcie samodzielnie. To również jest abstrakcja. Opiszcie, jak powstała. A teraz otwórzcie sobie podręczniki na stronie 52-53 i przeczytamy sobie, czym jest w malarstwie faktura, a czym w sztuce jest instalacja. Niekoniecznie w malarstwie faktura, może też być faktura w rzeźbie lub w innych dziedzinach sztuk plastycznych. Faktura to sposób kształtowania powierzchni obrazu lub innego dzieła sztuki. Może być gładka, chropowata i tym podobnie. I chcę Wam pokazać kilka przykładów faktur chropowatych. Zobaczcie. Mam nadzieję, że będzie widać. Tutaj jest wyraźnie bardzo grubo nałożone farby na ten obraz. Abstrakcyjny obraz. Gdy dotkniemy dłonią, to poczujemy właśnie fakturę tej farby. Tutaj również jest wyraźna faktura, chropowata. A tutaj zobaczcie, zwykła tektura falista. Zdjęta jest ta gładka część, wierzchnia i ukształtowana jest w formie liścia. Gdy dotkniemy dłonią z zamkniętymi oczami, to poczujemy właśnie tę chropowatą fakturę tektury falistej. Poszukajcie w domu i na przykład na podwórku różnych materiałów o różnej fakturze. Sprawdźcie na przykład, jaką fakturę ma blat stołu, a jaką fakturę ma pień drzewa, a jaką fakturę ma szyba. Niekoniecznie szyba musi mieć gładką fakturę. Są też szyby, które mają fakturę chropowatą. Takie szyby ozdobne na przykład. A czym jest instalacja? Instalacja składa się z kilku elementów, na przykład obrazów, zdjęć i różnych przedmiotów. Zazwyczaj jest tworzona do konkretnej przestrzeni. Czyli instalacja zajmuje jakąś przestrzeń i tworzy jakiś taki artystyczny układ. I zobaczcie, tutaj mamy na ulicy taki układ różnokolorowych huśtawek. To jest właśnie przykład instalacji. Albo tutaj, widzicie, takie dotykające się dłonie, to jest też instalacja. A tutaj instalacja zawieszona gdzieś przy suficie, z takiego właśnie dekoracyjnego szkła. Poznamy teraz postać Ryszarda Winiarskiego. Był to artysta, który podzielił płótno na wiele małych kratek. Wygląda to trochę jak kartka z zeszytu w kratkę. Jak się przyjrzycie dokładnie w podręczniku, bo nie wiem, czy tutaj na filmie to widać, ale jest to podzielony obraz na takie drobne krateczki i później wziął dwie kostki do gry i zaczął nimi rzucać. I liczba oczek na kostkach wskazywała mu, które pola ma zamalować na czarno, a które ma pozostawić białe. I jak widzicie, powstało takie małe dzieło sztuki. My to możemy nazwać piksele, prawda? Pracujemy już w Paincie, więc wiemy, jak wygląda piksel
gdy bardzo namalujemy coś bardzo małego i powiększymy to, wyraźnie widać piksele, takie malutkie kwadraciki. I tutaj sztuka powstała jak gdyby przy pomocy losu, przypadku. Co wypadło na kostkach do gry, tak właśnie malarz później malował na obrazie. Możecie zabawić się w podobną zabawę. Będziecie rzucać jedną kostką i mając właśnie kartkę w kratkę, będziecie ją ozdabiać różnymi kolorami. I zobaczcie, jeżeli wypadnie Wam jeden, to kolorujecie kratkę na czerwono. Jeżeli wypadnie dwa, to na zielono. Jeśli trzy, to na niebiesko. Jeśli cztery, to na żółto. Jeśli pięć, to na czarno. A jeśli sześć, to pole zostawiacie białe. I zobaczycie, zamalujecie sobie tak w ten sposób na przykład pół kartki, czy całą kartkę w kratkę i zobaczycie, jakie dzieło sztuki Wam wyjdzie. Tutaj jest taki malutki fragmencik pokazany. Widzimy, że mamy żółty, żółty, czerwony, czerwony. Czyli komuś wypadało cztery, jeden, jeden, prawda? Później niebieski wypad, czyli była trójka i tak dalej. To jest zadanie dla chętnych, nie musicie tego robić koniecznie, ale dla własnej zabawy możecie spróbować. I to na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że spodoba Wam się zabawa. Żegnam się z Wami. Do widzenia.